Cześć wszystkim, jesteśmy Barcoły, ja jestem Marcin. Ja jestem Magda. To nasza córeczka Natalka. W tym odcinku jedziemy do Brixham, Berry Head na Rywierę Angielską. Pokażemy Wam, skąd nad Ameryką znajdują się statki kosmiczne, skąd startują i co jeszcze? I pokażemy Wam stary fort, w którym bardzo wieje. Nie autofort, tylko fort, taki fort, fortecy. Fortecy. Słyszeliście o Samaritans? To jest instytucja, do której można zadzwonić, jakby się chciało przyjść i rzucić z klifu albo zrobić sobie coś niefajnego, to można właśnie do nich zadzwonić i porozmawiać. Tam są psycholodzy, którzy pomogą odwieść się od tego pomysłu. Także przez to, że to są klify i jest dość niebezpieczne, to niestety jest zawsze szansa, że się tutaj kogoś spotka, kto przyjechał tutaj właśnie w takim celu. Berry Head składa się z dwóch tak jakby miejsc, bo po jednej stronie, jak się tu wchodzi, to jest cała stara warownia, czy co to jest? Fort. Jeden fort. A tam po drugiej stronie, który teraz słabo widzicie, jest drugi fort z latarnią morską. Właśnie weszliśmy na tą część starszą i tutaj jest więcej ruin. Na tamtej części nie ma ruin i jest kawiarnia. Więc warto iść i tutaj, i tu. Jest tutaj dużo ruin właśnie, niektóre są nawet lepiej zerpane. Patrzcie, jakie kamienie tutaj na wejściu. Idziemy do środka. Dachu niestety już nie ma, ale dość zadbane chciałoby się rzec. Proszę, Magda, tutaj drugie ruiny. Tam pójdziemy dalej, tam dalej są jeszcze jedne jakieś. To są też miejsca, z których chyba armaty prawdopodobnie stały. I szczelali. Idziemy zobaczyć, dokąd tam szczelali. Nic tu już nie widać. To chyba fosa stara była. Na pewno, zobaczcie. Teraz już tylko śmieci. O. Gdzie jest nasz parking? Tam gdzieś chyba jest parking. Także stara fosa. Ale co by tu bronili? Zazwyczaj wszystko jest skierowane w stronę morza. Strasznie tu wieje, ale bardzo tu ładnie. Tutaj ktoś miał takie podwórko małe. Widok z okna. Berry Head jest częścią Rywiery Angielskiej i przyjeżdżamy tutaj czasami. Jest to bardzo ładnie. To jest rezerwat przyrody czy natury. Niestety kiedyś tu nie było znaków, że nie można latać dronem, więc latałem. Niestety w tej chwili już są znaki, że nie wolno latać dronem. Ciekawe jestem, co jest tutaj za tą fosą. Idziemy zobaczyć szybko. Trochę to wygląda jakby jakieś uprawne pole, ale chyba nie. No i zobaczcie, jak tu mogła być fosa? Jak tu mogła być fosa, jak jesteśmy na takiej wysokości? Coś tu jest nie tak. Chodźcie, zobaczymy tą fosę. Przecież to niemożliwe, żeby tutaj tak wysoko była woda. Zobaczcie. Tu jesteśmy tak wysoko. Tam są jakieś domki kempingowe. A tu... Czekajcie, idę do następnego, bo tu jest wysoko. A tutaj... No jest typowo, jakby była fosa. To jest niemożliwe chyba. Czy dlaczego tak było dziwnie? Czy ktoś to może jakoś wytłumaczyć? Na dzisiaj zagadka zostanie nierozwiązana. Idziemy dalej, bo tu akurat przestało chwilę wiać. Ale ogólnie strasznie wieje i zimno jest bardzo. Mimo to, że tak nie widać. Zobaczcie, jaki ten teren jest fajny, ładny. Tutaj po drugiej stronie są ławeczki, gdzie można sobie usiąść też. Bardziej pogodny dzień. Szlaki są widać. Kolory różne.
Bardzo fajnie tutaj jest to, zobaczcie, następne ławeczki. Można przyjść sobie też tutaj, łazić po skałkach. Tu jest wejście do głównej fortecy, gdzie zaraz będziemy szli, ale najpierw... W tym tygodniu, nie wiem czy widzieliście, ale... czy u was to już było 2 tygodnie temu, ale w Ameryce zestrzelili już przynajmniej na dzień dzisiejszy 3 niezidentyfikowane obiekty. Znaczy jeden zidentyfikowali, że to balon, a 2 innych jeszcze nie. Więc zaraz wam pokażemy, skąd je wypuszczają. Weszliśmy w las, bo wiecie, żadne z takich miejsc z obiektami nie z tej ziemi nie jest tak sobie po prostu odkryte, żeby droga asfaltowa do niego dochodziła, także musimy przejść trochę laskiem. I właśnie wchodzimy na angielską strefę 51. Nie, na razie to wygląda jak wiata autobus, na dworcu autobusowym. Nie mam pojęcia co to robi, ale na pewno stąd zostały wypuszczone te statki kosmiczne. Możecie zobaczyć, jak to jest cały okrąg taki, to widać z nieba bardziej. Jak wszystkie miejsca wojskowe, słabo to satelity wygląda to tak. Także nie mam pojęcia co to jest, jakby ktoś wiedział, to dajcie znać w komentarzach. A Magda mówi, że znalazła co to jest. Pomoc nawigacyjna. A widzisz. Ale co oni tak tutaj... Tak wygląda z góry. Wow! Ale co no, oni tutaj nawigują? Pomoc nawigacyjna. I tam jak się zadzwoni pod ten numer telefonu, to oni mówią, o której wypuszczają balony nad Amerykę i obiekty niezidentyfikowane. Tutaj są, zobaczcie, schody. Niestety zamknięte. Nie da się wejść do góry, a szkoda, bo fajnie by było na to wejść. Także bardziej dziwnie to wygląda z lotu ptaka niż z ziemi, ale fajne, nie? Dobrze, Magda wam teraz opowie, co to jest dokładnie. Według Wikimedii... O, jakiś tutaj... O, jest, czekaj, Wikimedia. Pomoc nawigacyjna radia. Część wielkiej brytyjskiego systemu powietrznego. Dwor, tu jest napisane dywy ory, to jest Doppler VHM Omnidirectional Range. Nie wiem co to znaczy, trzeba by kogoś, kto się na radiach zna, trzeba by znaleźć. A więc nie dziękujcie, zagadka rozwiązana, już wiadomo skąd są obiekty. Latające, nie mówcie Bidenowi, że to stąd. Cii, tajemnica. No, teraz idziemy dalej zobaczyć tam jeszcze na klif. Natalka, płoka ci nie widać. Nie. A już lepiej. Idziemy tam dalej, tam wieje strasznie. Zobaczcie, jeszcze wychodząc trafiliśmy na dziwne takie, po pierwsze zobaczcie to. Takie drzewo, to musi być z kosmosu. I tam jeszcze szałasy widać. Tam na pewno kosmici śpią, zanim wylocą ten, nad Amerykę. Nie to, żebym się czepiał, ale tam jak zobaczycie na wprost, tam jest taka polana i tam na pewno lądują te większe statki. Niech ktoś mi powie, że tu nie ma kosmitów. Zobaczcie, co tu rośnie w ogóle na drzewach. Przecież to jest niemożliwe. Właśnie jesteśmy przed tą dużą fortecą. No zobaczcie, tu też przed murami wygląda, jakby się przed czymś tutaj bronili, ale... Przed czym z tej strony? No i po wejściu tutaj na ten teren już możecie zobaczyć, tutaj jest właśnie guardhouse. Magda, co to jest? To jest, słuchajcie, taka fajna kawiarnia, nazywa się guardhouse, czyli domek wartownika. Wsiądziemy tam na herbatę, damy mały obiad. Dobrze. A tam na końcu z tyłu jest właśnie lighthouse, czyli latarnia. I tam można już sobie spaść z klifu, bo tam już jest koniec klifu. I czekamy. Weszliśmy tutaj, żeby się napić czegoś, dać Natalce jeść, ale jest pełno w środku, Natalka już zaczyna się denerwować. My czekamy na jakiś stolik. Ale dostaliśmy już stolik. Natalka się nie mogła doczekać swojego krzesełka tutaj. O, proszę. Tak? Także ona już się zabiera za jedzenie, a my sobie zamówimy może jakąś... No dobrze, to już po zamówieniach. Co sobie zamówiłeś? Ja sobie wziąłem... Co ja sobie wziąłem? Setkę. Setkę na rurkę. Setkę i śledzika. Nie.
Devonską cream tea, tak? Wziąłeś sobie, czyli Devonską takie tea, czyli... babeczka, która się nazywa scones. Nie ma chyba odpowiednika w Polsce, co to takiego. Z dżemem i z taką śmietaną. No. A ja sobie zamówiłam to samo, ale w wersji na słono, czyli z żółtym serem i z chutney. Rzadko się spotyka taki cream tea nie na słodko, ale stwierdziłam, że sobie spróbuję. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A Natalka wcina dalej swoją saszetkę. Jest zadowolona. A Natalka, chcesz banana? Proszę. Ale wielkie! No dobrze, zjedli? Dobre było? Dobre było, popili? Popili, pojedli. To jest, słuchajcie, ten budynek tutaj, to jest guardhouse, czyli budynek straży. I nie wiem, czy on jest stary i tylko odremontowany, czy on jest postawiony i tylko go tak nazwali, ale w każdym razie budynek straży. Czemu idziemy po takiej trawie, zamiast iść po drodze tam? Bo lubimy off-road. Zobaczcie, już jesteśmy po drugiej stronie. Tam wcześniej byliśmy na tamtym forcie i gdzieś tutaj dokładnie jest taka jaskinia, gdzie się ptaki tam... Co się ptaki robią? Co się ptaki robią? Ptaki się... Lęgowisko tam jest? Lęgują się ptaki? Tam się lęgują ptaki. Chyba to nie jest poprawne słowo, ale w każdym razie teraz nie słychać, także to nie jest sezon. Czasami jak się tutaj idzie dokładnie w miejscu, gdzie teraz stoję, to bardzo słychać, jak są właśnie takie okrzyki, jak tam ptaki mają. Dobrze sobie robią. Zobaczcie, jak się wchodzi na tą fortecę, to jest jedna droga do samego końca. Magda mówi, taka trochę dziwna ta latarnia wygląda, jak wygląda? Jak budka strażnicza z wieżą telekomunikacyjną. O. Ja mówię, no bo bardzo możliwe, że to przez to, że to jest budka strażnicza z wieżą telekomunikacyjną. Bo latarnia jest tu. No tak nie wygląda. Bo ona jest taka... Wygląda jak budka strażnicza z mniejszą anteną. Nie, latarnia jest fajna. Jesteśmy na klifie wysoko, więc to jest najwyżej położone miejsce. Więc nie trzeba, żeby latarnia była wysoko. Cała ta zatoka to jest właśnie angielska Riviera. Tam, jak możecie zobaczyć, naprzeciwko jest miasteczko Torquay, w którym ja zresztą mieszkałem. Tam, tak za tym murkiem, jest miasteczko Paignton, a my jesteśmy w Brixham, czyli właśnie cała trójmiasto Riviery angielskiej. Tam na dół sobie można zejść rybki stamtąd połowić, bo jak wiecie, w Anglii się często makrele łapie i jest to za darmo, w morzu sobie można łapać. Tu zawsze na końcu stoi jakaś kobita z dzieckiem. I marznie. Także taki widok tu dookoła jeszcze wam pokażę i będziemy się zawijać, bo zimno tutaj wieje. I tak sobie idziemy i patrzymy, że tu jakieś kominy, i mówię, tu chyba jakieś bunkry są. A tu się okazuje, że z zimnej wojny bunkier tutaj jest 1958-1964 i tutaj pod nami właśnie znajduje się bunkier. Wejście, jak widać, jest zamknięte, więc niestety nie da się wejść, ale ciekawe, jaki wielki, nie? Jak to ten klif taki wielki, cały tutaj może być taki olbrzymi. Fajnie. A? Szkoda, że tam wejść nie można. Także zobaczcie, to tamto też może być ten budyneczek, też może być coś od bunkra. To są definitywnie nawiewy powietrza do bunkru. To jest najciekawsze, tutaj też są armaty, ale wszystkie są ustawione w stronę lądu, a nie w stronę morza, tak jak normalnie na fortach. Wszystkie armaty są ustawione w stronę morza, żeby się bronili przed statkami dopływającymi, a tutaj się bronią przed sobą, tak? Może to po prostu była jakaś apokalipsa zombie. Już idziemy w stronę auta, że nasz parking jest przed nami. Teraz się okaże, czy parking jest płatny przy wjeździe, czy przy wyjeździe. Bo nawet nie poszliśmy zobaczyć, ja jestem
Tak pamiętam, że tu kiedyś tak było, że przy wyjeździe się płaciło, kamera tam łapie. Łapie się? Tak. Ale nie ma przecież barierki. Nie ma barierki, ale lepsza jest kamera. No. Zaraz się okaże, czy będziemy płacić, znaczy na pewno będziemy płacić, tylko się okaże, czy będziemy płacić mandat, czy przez zwykłą opłatę. Także parking tutaj jest dość duży. Jest dużo aut. My żeśmy zaparkowali tam na początku. Idziemy zobaczyć. I tutaj już jest stacja dopłaceń. Zaraz się okaże. Touch the screen. Reading your number plate. Słuchajcie, jak tutaj jest touch screen. Click pay for parking. Registration confirm. No, czyli się jednak płaci. Tutaj jest napisane, zobaczcie. Pay for parking before return to your car. Czyli zapłać za parking, zanim wrócisz do auta. No, czyli powinno być ok. Jest. Mamy 4,20 zapłacić. Rachuneczek, proszę, zapłacimy. Czyli zapłaciliśmy 4,20 za 2 godziny 20 minut. Nieźle. To by było na tyle z naszej wycieczki. Mieliśmy, słuchajcie, jechać jeszcze do miasteczka Brixa. Mamy stamtąd już mamy vloga zrobionego, a poza tym Natalka już jest zmęczona, nam jest trochę zimno, więc wracamy do domu. Was już zostawiam, jak zwykle do następnego tygodnia. Zostawcie nam jakieś lajki, komentarze, powiedzcie co u was słychać. I tak jak mówię, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie, pa.